Stanisław Michalkiewicz opowiada o protestach środowisk feministycznych i relacjach polsko-amerykańskich. Proszę Państwa, no tyle plag się zwaliło na nasz nieszczęśliwy kraj, że naprawdę cud, że jeszcze żyjemy. Nie dość, że zbrodniczy koronawirus szaleje, dzisiaj został pobity kolejny rekord, 26 tysięcy zarażonych. No i pan premier Morawiecki tutaj wprowadza nowe obostrzenia. Ciekawe, że pan prezydent Duda nie miał czasu jeszcze podpisać ustawy antykowidowej, ale rząd się zachowuje tak, jakby ona już obowiązywała. No i oczywiście nie tylko szkoły zostaną tutaj zamknięte, ale i galerie handlowe, a tacy starcy schorowani jak ja, to nie będą mogli wychodzić z domu, chyba że dostaną wezwanie do niezawisłego sądu, bo ja właśnie na 6 listopada mam wezwanie do niezawisłego sądu w Poznaniu, więc będę musiał się tam pofatygować, oczywiście w maseczce, jakżeżby inaczej, i dezynfekować się przez całą drogę tam i z powrotem. Proszę Państwa, to jest jedna plaga, która nas tutaj dotyka, ale do tej plagi już się częściowo zdążyliśmy przyzwyczaić. Natomiast druga plaga to jest ta rewolucja macic. No i tutaj rewolucja macic się rozwija. Właśnie osiągnęła fazę instytucjonalizacji. Powstała Rada Koordynacyjna. Z pani Marta Lempart jej przewodniczy, ale tam są jeszcze inne panie, na przykład pani Barbara Labuda. Pani Barbara Labuda w swoim czasie była związana z sektą Antrowis. Ta sekta Antrowis twierdziła, że niektórzy, przynajmniej jej członkowie, odbywają podróże kosmiczne. Nie wiem na jakim wehikule, czy na miotle, czy jakoś inaczej. W każdym razie nie wiem, czy pani Barbara też tak podróżowała. No, jeśli tak, to ma niewątpliwie mrożące krew w żyłach przygody z kosmitami, no to jest właściwa osoba na właściwym miejscu w tej Radzie Konsultacyjnej. A druga pani to jest pani profesor Monika Płatek, która zasłynęła ze spostrzeżenia, że w parach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w parach normalnych. No myślę, że to niczym jej to nie przeszkadza w wykładaniu na Uniwersytecie Warszawskim w sposób niezwracający niczyjej uwagi. Tutaj podobna sytuacja była z generałem Oskarem Potiorkiem, który w armii austriackiej dowodził korpusem, też w sposób niezwracający niczyjej uwagi, ale Antoni Słonimski twierdził, że generał Potiorek miał zainteresowania naukowe. Mianowicie brał szeregowca w pełnym oporządzeniu, zanurzał go w beczce z wodą z głową i potem zapisywał, ile wody taki szeregowiec wypiera. Dzięki temu badał ciężar gatunkowy żołnierza. No więc widzimy, że zainteresowania naukowe mogą być bardzo szerokie. W związku z tym pani Monika Płatek też jak gdyby w naturalny sposób swoją obecność tam zaznacza w tej Radzie Konsultacyjnej, ale oprócz kobiet rodzaju kobiecego, rodzaju żeńskiego, to są tam również kobiety rodzaju męskiego. No i taką kobietą rodzaju męskiego jest pan Michał Boni, w swoim czasie tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. No widzimy, że Rada Konsultacyjna została obsadzona prawidłowo, także no i od razu niespodzianek nie ma, bo Rada Konsultacyjna natychmiast po ukonstytuowaniu przedstawiła program polityczny. Ciekawa rzecz, że aborcja zeszła na plan dalszy, czyli te macice wszystkie, natomiast na pierwszy plan wysunęła się zmiana rządu. Rada Konsultacyjna przedstawiła ultimatum, że rząd do końca roku ma się podać do dymisji. Rada nie ujawniła,
jaki rząd ma ten rząd zdymisjonowany zastąpić. No, podobnie jak nie ujawniła, jaka religia ma zastąpić religię katolicką w szkołach. No, tutaj pewne światło może rzucić na tę sprawę okoliczność, że pani Labuda była związana z Antrowisem. No, to tam rzeczywiście, jak to zaczną tutaj uczniów szkolić w podróżach kosmicznych na miotle, to ładnych rzeczy się doczekamy. Tutaj nie tylko będą pary jednopłciowe, ale pary takie z udziałem kosmitów. Co to z takich par się wylęgnie, to strach pomyśleć, proszę państwa. I pewnie dlatego generałowie w stanie spoczynku wystąpili z takim apelem do wszystkich, żeby się opamiętali, bo jak się nie opamiętają, to może polać się krew. No to poważna zastawka, chociaż pan Romuald Szeremietiew twierdzi, że to oni by chcieli tutaj krwi upuścić. No tego nie można być pewnym, bo tam wśród sygnatariuszy tego listu generałów w stanie spoczynku są różni generałowie i stare kiejkuty i tacy normalni. Także ich intencji nie można tak od razu odczytać, chyba że pan Romuald Szeremietiew wie coś, czego ja nie wiem. No może i wiedzieć, bo był w Ministerstwie Obrony Narodowej i tam z tymi generałami to trochę miał do czynienia, ale mniejsza o to. Proszę państwa, no krew się poleje. Co to znaczy? To, czy to jest poważna sprawa, czy nie? To zależy, z czego się ta krew poleje. Bo jeżeli się poleje krew z nosa, no to jeszcze z Bogiem sprawa, dlatego że to nawet może być dobre, dlatego że spuszczenie krwi z nosa to natychmiast przywraca człowiekowi poczucie rzeczywistości, a to wielu osobom by się przydało. Gorzej jak krew wypływa z serca gorącego, rozdartego kulą, no to wtedy sprawa jest poważna, ale na razie na to się nie zanosi, bo wprawdzie strajkujące macice tam twierdzą, że to jest wojna, ale najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda wojna. Najwyraźniej myślą tam moja faworyta Joanna Wielce Czcigodna, Joanna Scheuring-Wielgus też tam wykrzykiwała, że to wojna, ale zapomniała, że wojna nie polega na tym, że się strony przekrzykują, czy tam licytują na sondaże, tylko wojna polega na tym, że strony wojujące mordują się bez litości i bez żadnej staroświeckiej rewerencji. Także spuszczenie krwi z nosa chyba nikomu by nie zaszkodziło. Trochę by poczucie rzeczywistości przywróciło. Ale rewolucja macic zeszła na plan drugi, albo nawet na plan trzeci, bo pierwsza sprawa to jest zbrodniczy koronawirus, który się tu sroży, ale druga sprawa to są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tak w Polsce takie podniecenie zapanowało, jakbyśmy byli co najmniej jakimś stanem Stanów Zjednoczonych. No i to nie byle jakim, tylko takim, który ma bardzo wielu elektorów. To jest w pewnym sensie zrozumiałe, a tym bardziej, że dwie partie się zaznaczyły tutaj. Rząd i telewizja rządowa murem stoi za Donaldem Trumpem, podczas kiedy Żydowska Gazeta dla Polaków zapewnia swoich mikrocefali, że zwycięzcą tych wyborów będzie Joe Biden. No zobaczymy, bo to jeszcze tam trwają obliczenia głosów w tych stanach tak zwanych wahających się. Na razie rzeczywiście Joe Biden ma więcej głosów elektorskich sobie uzbierał niż Donald Trump, bo on ma według ostatnich doniesień około 220 chyba
tych głosów elektorskich, podczas kiedy Donald Trump zaledwie 213, a do zwycięstwa w wyborach prezydenckich potrzeba 270 tych głosów elektorskich, więc jak widzimy, jednemu i drugiemu kandydatowi trochę brakuje. Warto spojrzeć na te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z polskiego punktu widzenia. Otóż Joe Biden, który tam jest demokratą, co w przełożeniu na kryteria europejskie oznacza, że jest socjaldemokratą, to jeszcze by nie było takie groźne, gdyby nie osoba kandydatki na wiceprezydencicę w razie jego zwycięstwa. Otóż to jest pani Kamala Harris, która tam trochę się od ściany do ściany zataczała, ale ostatnio, jak powiadają, ostro skręciła w lewo. No to krótko mówiąc, bolszewica, w odróżnieniu od Joe Bidena, który jeszcze jest taki, że tak powiem, łagodny, ale ona już nie. No i niepokojące jest z naszego punktu widzenia taka deklaracja Joe Bidena, bo on tam jeszcze się wypowiadał tak nieprzyjemnie o Polakach z amerykańskich i w ogóle o Polakach polskich, ale nie to jest może istotne, bo Joe Biden sprawia wrażenie, że nie zawsze jest świadomy tego, co mówi. Natomiast jedna z jego deklaracji budzi niepokój, dlatego że Joe Biden zapowiedział, że będzie walczył o praworządność w Polsce. No, o praworządność w Polsce to od 2017 roku walczą Niemcy, a jak się jeszcze Stany Zjednoczone do tej walki przyłączą, to niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece. Proszę Państwa, z kolei Donald Trump, no cóż, Donald Trump, nic dziwnego, że rząd tutaj by się dał pokroić za Donalda Trumpa, podobnie jak rządowa telewizja, dlatego że rząd postawił wszystko na Donalda Trumpa. W związku z tym nie ośmiela mu się sprzeciwiać, nawet wtedy, kiedy Donald Trump podpisuje ustawę numer 447. No, to jest trochę niepokojące. Prezydentura Donalda Trumpa to jest prezydentura takich straconych okazji dla nas i warto tutaj zwrócić uwagę, że za prezydentury Donalda Trumpa się wyjaśniło, że Stany Zjednoczone mają do Polski trzy interesy. Po pierwsze, żeby Polska udostępniała im swoje terytorium dla potrzeb takich tam globalnych różnych rozgrywek. Po drugie, żeby Polska utrzymywała amerykański kontyngent wojskowy wycofany z Niemiec, no i kupowała amerykańską broń. I po trzecie, żeby Polska kupowała amerykański gaz. Polska to wszystko robi. Polska to wszystko robi w podskokach, no i w związku z tym szkoda, że nasi dygnitarze nie dali do zrozumienia Donaldowi Trumpowi, że takie rzeczy jak ustawa 447 to można ewentualnie robić państwu wrogiemu, natomiast nie powinno się robić państwu sojuszniczemu. No ale pan prezydent Duda nie wygląda na takiego, który by się prezydentowi Trumpowi postawił, dlatego podobnie jak inni dygnitarze, no bo oni nawet kucają przed naszą panią Żorżetą. Nawiasem mówiąc, pani Żorżeta zamilkła teraz roztropnie, no bo nie wie, czy ma się odzywać, czy ma się pakować. To jest rzeczywiście taki dylemat. Proszę Państwa, więc tu szkoda, że te okazje nie zostały przez naszych dygnitarzy wykorzystane. No, ale trudno. Się mówi, okazja raz stracona jest stracona na zawsze. Kiedy już zostaną ogłoszone wyniki, no to wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej z tym fantem zrobić. Tymczasem rewolucja macic obfituje w coraz to nowe formy. Dwa dni temu przed Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie jakaś para rozebrała się do naga i w ten sposób manifestowała poparcie dla prawa wyboru kobiet.
niezupełnie się rozebrała do naga, dlatego że mężczyzna się rzeczywiście rozebrał do naga i nic nie miał do ukrywania, podczas kiedy pani tylko biustonosz ściągnęła, ale majtek już nie. Widać wyraźnie, że takiego połowicznego poparcia udziela tym strajkującym, demonstrującym kobietom płci obojga. No i zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała, bo rząd już przedstawił taką tezę, że ta obecna groźna, wznosząca się fala zbrodniczego koronawirusa to jest uboczny skutek demonstracji. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od demonstracji organizowanych przez przedsiębiorców czy przez koronasceptyków, gdzie policja się zachowywała dosyć zdecydowanie, to w przypadku demonstracji uczestniczek w ramach rewolucji Macic policja się zachowywała nader powściągliwie. A tymczasem zbliża się 11 listopada, na który to dzień zapowiedziany jest Marsz Niepodległości. No i zobaczymy, jak tutaj policja się będzie zachowywała, czy poleje się krew z nosa, czy też policja będzie udawała, że niczego nie widzi. Proszę Państwa, widzimy, że wchodzimy w bardzo ciekawy etap rozwoju naszego bantustanu, więc ja już się nie mogę doczekać następnego tygodnia, kiedy się z Państwem znowu spotkam. No i będziemy tutaj komentowali te wydarzenia, które wtedy będą aktualne. A nareszcie jakaś dobra wiadomość w tym oceanie złych wiadomości, to gdzie to zapisać, chyba sadzami w kominie, wreszcie udało nam się coś ważnego wyeksportować. Mam na myśli pana profesora Leszka Balcerowicza, który został dokooptowany do nowego rządu ukraińskiego pana premiera Włodzimierza Hrojsmana. Nie bardzo wiadomo, co tam w tym rządzie będzie robił, bo ma być formalnie przedstawicielem prezydenta Poroszenki w tym rządzie. Widać od razu, jaka jest rzeczywista struktura tego rządu, co zresztą można było zauważyć już za poprzedniego premiera, Arszenika Jaceniuka. Ten Arszenik Jaceniuk, okazało się, że był znienawidzony na Ukrainie, zaledwie 1% go popierał, no coś podobnego. No ale za to pana Włodzimierza Hrojsmana na pewno większy procent będzie popierał, nie ulega wątpliwości, jak mawiała stara niania. Proszę Państwa, ten premier Arszenik Jaceniuk, podobnie chyba jak i premier Hrojsman, to jest taki notariusz kompromisu, jaki się utarł między największymi ukraińskimi oligarchami, bo to jest taka oligarchia właśnie, tam ustrój jest oligarchiczny, oligarchowie się oligarszą, no i od czasu do czasu ze sobą wojują, a jak już im się znudzi to wojowanie, albo też za duże straty za sobą pociąga, no to zawierają kompromis i notariuszem takiego kompromisu między oligarchy tamtejszymi jest właśnie premier. No i teraz premierem został pan Włodzimierz Hrojsman. On jest oczywiście lepszy, ma wśród rozmaitych zalet, bo on się składa z samych zalet, podobnie zresztą jak premier Arszenik Jaceniuk, ale wśród tych zalet ma i tę, której nie miał premier Arszenik Jaceniuk, bo premier Arszenik Jaceniuk był zaledwie podejrzewany o korzenie, a pan Włodzimierz Hrojsman o nic już podejrzewany być nie musi, więc to jest niewątpliwie zaleta. Proszę Państwa, to pokazuje, że bardzo elastyczna jest państwo ukraińskie, bierze do rządu kogo tylko może, taka pani Jucenko, przepraszam, nie Jucenko, tylko Jaresko, już mi się mylą te nazwiska, ona była obywatelką amerykańską, była pracownikiem Departamentu Stanu w Waszyngtonie, no a potem zarządzała finansami całymi Ukrainy, no nie mówiąc już o takim
z rodzynku w tym cieście, jak Michał Saakaszwili, który był prezydentem Gruzji, a teraz jest gubernatorem Odessy. Co tam odsysa z tej Odessy, to Bóg jeden wie. No i teraz pan Leszek Balcerowicz, pan profesor Leszek Balcerowicz, który nie wiem, czy nadal ma obywatelstwo polskie, czy już jako członek rządu Ukrainy ma obywatelstwo ukraińskie, bo no, wprawdzie i u nas były takie precedensy. Radek Sikorski był poddanym brytyjskim, podobnie jak minister finansów i wicepremier. Pan Jacek Rostowski też był poddanym brytyjskim, zresztą jest do dzisiejszego dnia. No i okazuje się, że i nasz nieszczęśliwy kraj też jest elastyczny, proszę Państwa, więc pan profesor Balcerowicz będzie tam przedstawicielem w rządzie pana Hrojsmana, będzie przedstawicielem pana prezydenta Poroszenki. Najwyraźniej pan prezydent Poroszenko zapragnął w sercu swoim, żeby Ukraińcom było tak samo dobrze jak i nam. No a któż będzie lepszą gwarancją tego, że takiego efektu? Jasne, że pan profesor Balcerowicz. Proszę Państwa, dobrze się składa, no to zainspirowało mnie do ponownego wysunięcia pomysłu dynastycznego. Skoro już prowadzimy politykę dynastyczną, skoro już prowadzimy politykę mocarstwową, skoro już Polska ma być znowu od morza do morza, no to najwyższy czas, ostatnia chwila, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński poślubił Julię Tymoszenko, która zresztą planuje powrót do polityki, takie wejście smoka planuje. No i gdyby się to udało, to połączenie urody Julii Tymoszenko, no już troszeczkę takiej może przemijającej, ale no ślady nadal są jak najbardziej z tą piekielną zdolnością do intrygi, tą wirtuozerią intrygi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przyniosłoby na pewno lepsze efekty, jeszcze lepsze efekty, przepraszam, nie lepsze efekty, tylko jeszcze lepsze efekty niż samo tylko doradztwo pana profesora Balcerowicza, tym bardziej, że podniosły się jak zgrzyt żelaza po szkle, podniosły się głosy jakichś ekspertów pod ciemnej gwiazdy, tam sroce spod ogona, ci eksperci pewnie wypadli, że pan profesor Balcerowicz nie będzie miał nic do powiedzenia w tym ukraińskim rządzie, że jego obecność tam ma charakter listka figowego. No, na takie oszczerstwa to już brakuje słów po prostu, chociaż z drugiej strony nie wypada nie przypomnieć, że nie ma większego rozczarowania, jak to, kiedy odchyli się listek figowy, a pod listkiem figowym zobaczy się figę. No to jest rzeczywiście problem. Proszę Państwa, co tam się będzie działo? Czy polityka dynastyczna wreszcie jakieś zacznie nabierać jakichś rumieńców, czy nie? No to tego oczywiście nie wiemy. To jest pieśń przyszłości, oby niezbyt odległej, dlatego że w naszym nieszczęśliwym kraju scenariusz rozbiorowy najwyraźniej nabiera tempa. Odezwało się aż trzech byłych prezydentów, a akurat ciekawe, że akurat tych, za którymi ciągnie się smród podejrzeń o agenturalność. Pan Lech Wałęsa, nasz kukuniek, pan Aleksander Kwaśniewski, który tam był podejrzewany, że został zarejestrowany oczywiście bez swojej wiedzy i zgody, jako tajny współpracownik Alek, no i pan prezydent Komorowski Bronisław, który też był podejrzewany, że no, jakoś ulega nazbyt skwapliwie, ulega wojskowym służbom informacyjnym. Wszystko to, no i ci prezydenci donieśli na Polskę, że tu demokracja ginie, że demokracja jest zagrożona. Proszę Państwa, taka poważna zastawka na pewno odbije się szerokim echem, no bo autorytet Lecha Wałęsy, autorytet Aleksandra Kwaśniewskiego w Europie i na świecie jest niepodważalny. No, pan Bronisław Komorowski ma trochę może mniejszy, ale i on się wyrobi, jak będzie tutaj takie listy podpisywał, to i o nim świat usłyszy. No i proszę Państwa,
jakby tego było za mało, to Sąd Najwyższy wydał uchwałę taką, uchwalił taką uchwałę, żeby sądy respektowały, stosowały się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nawet jak te orzeczenia nie zostały opublikowane. Proszę Państwa, to jeszcze myślę, nie jest ostatnie słowo, jeszcze tylko patrzeć, jak się doczekamy uchwały Sądu Najwyższego, że sądy mają się stosować również do tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które jeszcze nie zapadły, no to taka uchwała jest równoznaczna z wytyczną taką dla sądów, rób ta co chce ta, prawda, czy tam coś jest opublikowane, czy nie, to już jest nieważne, rób ta co chce ta, byle demokracja i praworządność na tym nie ucierpiały. No i oczywiście burza w szklance wody wybuchła, rozpętała się straszliwa, dlatego że pani posłanka, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że to jest jakaś grupa kolesiów, ci sędziowie, no ci sędziowie się obrazili, gdzie tam, jakie koleżeństwo w Sądzie Najwyższym, no to w ogóle wykluczone, tam każdy sobie rzepkę skrobie, żadnego koleżeństwa tam nie ma. No i aż 4 organizacje partyjne sędziowskie zaprotestowały przeciwko temu. Kto by pomyślał, że aż 4 organizacje ci sędziowie utworzyli partyjne. Za komuny pierwszej to była jedna organizacja partyjna w każdym sądzie i wystarczyło. Bali się ci sędziowie, skakali przed partią z gałęzi na gałąź. No teraz 4 organizacje partyjne utworzyli. No to wiadomo, jak nie do tej, to do tamtej. I w rezultacie rzeczywiście niezawisłość sędziowska jest taka, że to już nikomu ci sędziowie nie podlegają, ani partii, ani rządowi, ani nikomu, ani ustawie, ani trybunałowi. No bo jeżeli orzeczenia nie są publikowane, albo jeszcze nie zapadły, a już trzeba się do nich stosować, no to widzimy, że tu demokracja jeszcze nie jedną rzeczą nas zaskoczy, proszę Państwa, to jest wszystko, to są wszystko przygotowania do takiego kulminacyjnego momentu wyznaczonego na 7 maja, kiedy to do parady szumańskiego komsomołu podłączy się Komitet Obrony Demokracji. Słyszałem, że oficerowie prowadzący mają sprawdzać listę obecności i kto będzie miał nieobecność nieusprawiedliwioną, o to dostanie mandat i kilka punktów mu odejmą. Także na pewno będzie demonstracja bardzo udana. No i widzimy, że trenuje Komitet Obrony Demokracji, trenuje zadymy, trenuje, wreszcie musi to jakąś kulminacją się zakończyć, jakimś popisowym takim przedstawieniem. No myślę, że to się stanie po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Jeszcze młodzieńcy światowi nie rozjadą się po kościach, po świecie, a już tutaj nastąpią rozruchy w obronie demokracji i praworządności. No i tylko patrzeć, jak wtedy zostanie wobec naszego nieszczęśliwego kraju zastosowana klauzula solidarności. Oczywiście zgodnie z konstytucją i ustawami, a zwłaszcza zgodnie z niepublikowanymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, bo interwencja interwencją, ale porządek musi być. Nie ma nic gorszego niż złamane prawo, no chyba że złamane serce albo jakaś inna część ciała, ale prawo złamane to też nie w kij dmuchał, to nie przelewki, proszę Państwa, więc musi zamach stanu musi nastąpić zgodnie z zasadami, tak jak podczas rewolucji w Niemczech, o której poeta wspomina, że władza w zapale ludności dynamit dawała na kartki, przy każdej karteczce był plan demonstracji. Jestem pewien, że Komitet Obrony Demokracji już ma przygotowane takie ulotki, tak jak były przygotowane z góry plakaty Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego o proklamowaniu stanu wojennego.
Ci z tym z Państwa, którzy tych czasów nie pamiętają, to przypominam, że na tym plakacie był podpisany przewodniczący Rady Państwa, ale bez nazwiska, ponieważ nie było wiadomo, czy przewodniczącym Rady Państwa będzie jeszcze Henryk Jabłoński profesor, czy też przeziębi się i będzie musiał zastąpić go jakiś inny przewodniczący Rady Państwa. Więc ciekaw jestem, kto będzie podpisany pod tymi ulotkami Komitetu Obrony Demokracji, które władza w zapale, znaczy władza, prawdziwa władza, mówię o prawdziwej władzy, nie tej takiej pozornej, tylko tej prawdziwej, to znaczy wojskowych, o wojskowych służbach informacyjnych, których jak wiadomo nie ma.